Kochani, witam wszystkich z tej strony Sayuki. Zapraszam do kolejnego spotkania w serii Zagrajmy w Medieval. Myślę, że wejdziemy sobie teraz na odcinki dzień w dzień. Oczywiście wszystko jest spowolnione przez ten brak OBS-a przez te parę dni, a w przypadku tylu serii na kanale prowadzonych, jak w tej chwili jest u mnie, to jest niestety bardzo utrudniające życie prawa. Jesteś w domu bólu. Krąży mnóstwo plotek o złowrogich czynach w tajnych katakumbach znajdujących się pod tą salą. No dobra, to wygląda jak coś, do czego przyda nam się maczugen. Ojej. A mogę cię z maczugena walnąć? O, taki na jeden ten? Dobra, będzie ich tu więcej. Poza tym, tu można wpaść, czy tam coś jest? Okej, będzie jeszcze jeden. A nie. Nic nie wyskoczyło. Zaryzykuję. A! To tu więcej nic nie ma. Może coś się kryje w którymś? Ojej. O, jakie one delikatne te stworki. Oj. Oj, nie trafiłam go. Nie, chodź tu. Trafił mnie. Wygląda na to, że ta świecąca tam katakumba, właściwie to grobumba, znowu się dałam zapalić, o nie! O nie, to był błąd. Ale może mogę kogoś zapalić? Mogę cię podpalić? Chyba go nie podpaliłam. Łoty, nowa maczuga! To czekajcie, poczekamy, aż sobie tą trochę wykończymy i sobie ją weźmiemy w takim razie. Fajnie. Mogę? Mogę. Już myślałam, że nie mogę. O. Ideolo. Mamy fiolkę, mamy więcej grobów. A tak, bo... O, pieniążki. Słuchajcie, wiecie co? Posprawdzałam sobie, słuchając waszych rad. Zazwyczaj staram się tego nie robić, no ale w sumie jak chcemy robić grę na 100%, to dobrze znać. Posprawdzałam sobie trofea i z tych otwartych trofeów, no to rzeczywiście jest tam parę rzeczy fajnie wypisanych, o których wspominaliście. Ponadto, dodatkowo, plus jeszcze, iż zapomniałam, miałam wyłączone... O, tu nie da się wejść. Miałam wyłączone pokazywanie właśnie wyskakujących okien, jak się zrobiło jakieś trofeum. Dlatego teraz sobie je włączyłam i... No kurczę. Teraz powinny się już pokazywać prawidłowo. No cześć, świetlik przyszedł z nami. Teraz powinny się pojawiać już tak jak powinny, czyli na ekranie, jeżeli coś zdobędziemy. Uważaj na chochliki o lepkich rękach. To złodzieje gotowi oskubać cię aż do pancernej bielizny. Plotka głosi, że skradziony towar sprzedają gargulcom kupieckim. Nasza... Uważaj. Nie. Chciałam sobie broń zmienić. Nasza pancerna bielizna jest bezpieczna. A nie, chciałam... Ja to lubię tym walnąć, bo one rzeczywiście na to reagują bardzo fajnie. Jeszcze jakieś? Tyle? Ło, ale było w nich dusz. Okej. No dobra, widzę... A, rozumiem, mogę to popsuć? A, mogę. Dobra, pójdziemy sobie najpierw do czerwonych, bo zazwyczaj droga na wprost prowadzi dalej. A później do niebieskiego. Chyba, że coś się zmieni w trakcie. Nie ufam wam. Coś mi mówi, że was nie wolno dotykać. I to tak, konkretnie nie wolno. Właśnie, trofeum za to też już mamy, zakręcenie się tym mieczykiem tutaj. Ale on nie jest jakiś super wyjątkowo... Chociaż czekaj, on się może jeszcze bardziej naładować? Nie, już chyba full. Ach, dałam się dotknąć. Trofeum za wymachiwanie tym mieczem chyba też już mamy, więc tak to wygląda. Oj! Jest trofeum za to, żeby... O! Fiolka nam się znalazła. Żeby nam coś ukradły te straszydła. Pytanie tylko... Ej, no chodź tu. Pytanie tylko, czy to są te straszydła. Zaraz sobie wejdziemy... Wejdziemy sobie do bestiariusza. Oj, co się dzieje?
To się wali. Podłoga się zapada. Myślałam, że się sufit zapada w pierwszej chwili. Co za podłoga? Tyle? Mam nadzieję, że tyle. Szkoda, że nie można obrócić kamerę. Tyle. No dobra. To póki tu jesteśmy... Aha, jeszcze taka informacja. No doradzaliście, żeby łapką, ramieniem naszym, gdy nam niezręcznie, pokonać pierwszego bossa. I rzeczywiście jest nawet to trofeum napisane w liście trofeów do zdobycia. Więc sobie to na pewno zrobimy. Zobaczymy, czy w ogóle przeżyję wtedy. A co do naszej księgi, to jest takie. Tutaj nikt nam więcej nie wpadł, ale tu mamy. O, chochliki. A miałam mówić, że jakieś krytersy za nami biegają. Właśnie o tych tutaj. No dobra, co tam u was słychać? Za czasów króla Peregrina chochliki często trzymano jako służbę domową. Niestety to były okrutne czasy i wielu panów fatalnie je traktowało. Nic więc dziwnego, że te sprytne stworzonka sprzymierzyły się z Zarokiem. O poranku, w dniu bitwy pod Galomer, wszyscy ludzie króla Peregrina obudzili się w domach bez chochlikowej służby. Wraz ze sługami zniknęła cała bielizna w królestwie. Nigdy wcześniej szarża armii nie została tak gwałtownie rozbita, jeszcze zanim bitwa się zaczęła. No tak, no tak, bo tu chodzi pewnie o tą bieliznę mocarną. Okej, na razie się zepsuły. O, tu nie mam runy potrzebnej do przejścia. Czyli jednak na wprost trzeba iść w kolejnej górze. No dobra. No dobra. Czy kryje się tutaj coś takiego naprawdę? No nie mów, że ty biegasz przez te dzidy i dziabadła wystające z podziemi. A proszę bardzo, a dziękuję, proszę mnie przeprosić, o. Ale ich tu jest. No nie będziemy się z nimi ten, trzeba je pokonać, tak? Bo w przeciwnym razie to one pokonają nas. O, tu jeszcze jest jeden. Oj, zmieniłam broń. Ja mam tendencję do zmieniania broni, będzie trudno przy bosie. No dobra, na razie nam nic nie ukradły. Widzę, o, tu jest jakieś przejście. Jaka runa tu jest potrzebna? Chaosu. Oj, już wystawia łapcią. Nic się nie kryje w takiej ścianie? Demon z witraża jest władcą mauzoleum. Jego udręczona dusza znajduje się w zamarzniętym, szklanym sercu. Znajdziesz to zagrożenie w mrokach spowijających podziemia mauzoleum. Mhm. Czyli co? Rozmrozić jakieś zamrożone serducho? O, cześć. Ukradło mi. Odzyskałam. Ha! Jest! Jednak udało się. To jest trofeum właśnie, o którym była mowa. O kurczę, skubane małe, no. Podstępne. Okej, okay, mamy tu runę księżyca. O, fajnie, będzie można wejść tam... otwarło się. Tam z prawej strony. I też ta chaos. A to okej. Okay. Nie trzeba, dziękuję. Tu nic nie ma. Mogę tu porozmawiać... O, z obu dwóch stron była fiolka. O kurczę. Niedoszły upiór pragnie zagrać nową melodię, ale chyba jest skazany na ciągłe powtarzanie tych samych akordów pełnych rozpaczy. Trzeba ci jakoś pomóc. Tylko kurka... Pozbierałam niepotrzebnie te... Już tutaj... Tu jest jakaś podejrzana ściana, a maczuga na nią nie działa. No dobra, wracamy sobie na początek w takim razie, bo tam była ta... A, tu jest początek gry, patrzcie, możemy sobie maczugę już uzupełnić. A, dziękuję, fajnie, 100%. I tak nam 8 zostało, to wiecie. To w sumie tędy chyba będzie bliżej, żeby tam na tą... Właśnie, idealnie. Perfekt. Runę księżyca tutaj wykorzystamy, którą nam dali. Proszę sobie wziąć. T-
tam widzę chyba się fiolka. Będziemy fiolkę podnosić. Świeci. Co to za chowanie się w jakichś półkach z książkami? Wyjdźcie stamtąd. Wychodzić mi. A mogę teraz zabrać kielich. Ej, wyjdź. No, mam cię. Dobra, weźmy sobie fiolkę. To, co się świeci za chwilę, bo poprzednim tym, jak weszłam w to, co się świeci, to nam się... O! To nam się wzięła i podłoga zaczęła zapadać. Tu też jest ktoś? Świeciła się w sumie pochodnia, więc założyłam, że ktoś tam jest. On tam jest, prawda? On tam siedzi. A co tu jest? Co to za rzecz się tu kryje? Nie mogę obrócić kamery. Coś w czapce widzicie? Co to takiego? Ej, słuchajcie, ja nie wiem, co to jest. Ale, kurczę, szkoda, że nie można obrócić kamery. Jeżeli wy wiecie, co to jest, to dajcie mi znać, proszę, bo ja nie ogrywałam tego wcześniej, więc... Co to jest, nie wiem, gruszka, winogron, awokado? Jabłuszko zielone? O, tu też się zawala jednak. Ciekawe, czy można je było zebrać. No, w sumie mi gra nie pozwoliła tam do niego podejść, do tego jabłuszka, gruszki, czy innego tego stworzenia, jakiekolwiek to było. No dobra, 100%. Aha, ale wiecie co, my podnieśliśmy teraz coś takiego, podnieśliśmy nuty. Może ten demon by sobie chciał z nich skorzystać. Tędy chyba się szło do niego. Dobrze mu się wydaje? Otwórz ekwipunek. Czekaj. Muzyka rodem z koszmarów. A więc tu był puchar. O, kolega zniknął. Mogę grać za ciebie? Chyba nawet nie mogę tu skoczyć, jakbym chciała. Mamy puchar. Elegancko. A, to fajnie. Dobra, to chodźmy tam, co była nam ta runa chaosu potrzebna. No i nie można skrótem. O, no nic. Czyli biegamy naokoło. Ale tak też jest okej. Proszę. O. Napieraj na blok z pochodnią, by pchać go po ścieżce. Zaraz, widzę ścieżkę, ale zanim sobie do ścieżki podejdę, popsujemy to, co nam tu przeszkadza. Jeszcze więcej? Spoko. Niedawno podniosłam je akurat, ale widzę, że jest też tarcza, ale mam tarczę w sumie full. Na razie jej nie będę brać. No dobra. Napieraj. A, czyli po prostu wystarczy podejść, tylko trzeba dobrze trafić. Jest. Czyli rozmrażamy serce teraz, bo tam były na końcu. Było widać na końcu właśnie takie serducho zamrożone. I to, rozumiem, będzie prowadzić zaraz do naszego bossa, tak? Coś rypnęło mu. Fajny glitch. Lubię takie glitche. Dobra. Coś czuję i to nie straszliwie czuję, że... tędy mogę wrócić, tędy nie mogę. Ale mogę tam naokoło chyba. Coś mi mówi... Nie, tędy nie mogę. Którym tam wracałam wcześniej? Koń skakałam z góry. Coś mi się wydaje, życie mam w sumie całe. O, tu jest chyba boss. Poczekajcie, potrzebujemy na niego to jako główną broń. Nie, ja chcę jako broń podstawową. Idealny prezent dla wyjątkowo czarującej osoby. Chcemy to ramię i będę musiała uważać właśnie,
żeby nie przełączyć broni. No dobra, pokaż się. Kurczę, jaki ładny. Serce demona to jego jedyny czuły punkt. Serce, ale... Aha, wow, 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 wow. To chyba trzeba unikać tego. Ale jakieś serce to my już... Ej, nie skakaj. To my już popsuliśmy. A ja nie mogę tym rzucać? Czekaj. Mogę, jest. Czekaj, on mnie czymś tłucze. Trzeba przed tym uciekać. Wow! To teraz już wiem, że trzeba będzie uważać, jak będzie rzucał diamencikami. Nie skacz na mnie. Nie skacz na mnie. Nie skacz na mnie. Okej. Okay. Teraz też będziesz strzelał diamencikami. Ej, ej, co to jest? Nie znam tego ataku. On mnie w ogóle jakoś zatrzymał, ale okej. Okay. Demon z Wiktorza. Widzę, że ma podany pasek HP. Pasek zdrowia. To fajnie. Teraz tak, uważać na diamenty po ziemi lecące. Uważać na stąpające stopy. Łoś, ty. Ciężki jesteś. Tak wydaje się przynajmniej. I widzę, że ma ataki dwa przynajmniej. Czyli już strzelał diamentami. Zamrażał. Ło, a co to? Co to jest? Ło, co to było za oko? Jak się przed tym bronić? Patrzcie, on tak idzie w tą samą stronę, co ja idę. Zgubany, jaki fajny. Słuchaj. O, będziesz pokazywał serducho? Ile masz jeszcze takich? No, nie mogę trafić, no. O, nie, 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 no to fajnie. Zdążył mi zabrać jednak trochę tego życia. Ale dobra, załóżmy w takim razie, że ma trzy ataki. Poza tym i tych nie liczę oczywiście na dole. Mam na myśli to, jak jest u góry, jak tam to serduszko nam tak ładnie pokazuje. Załóżmy, że ma trzy. Czyli strzela z diamentu, to już strzelał przed chwilą. Zamraża mnie, czy coś w tym rodzaju. I strzela jakąś kulą, nie wiadomo co to jest. Patrzcie, a to co mnie zamraża, to mi nawet nie zabiera życia. W ogóle nie bardzo wiem, co to robi mi. W sensie negatywnego. O, diamenty. Oj, trafiłam, jednak na nie pchnęłam. O, i przed tym też się nie da uchronić. Nie bardzo wiem, co to jest, co robi teraz. Tarcza. Tarcza też niewiele daje. Oj, diamenciki. Ale fajnie nam idzie. Myślę, że tak jeszcze ze dwa, ze trzy razy może jeszcze się podniesie do góry i mamy go. Dobra, i teraz wiemy, że musimy uważać na diamenty, bo te nam zrobią krzywdę. Nie, to przed tym nie będziemy uciekać. No to dobra, to może powiedzmy, że jeszcze ze dwa razy, jak się podniesie do góry, oj, to będziemy go mieli. Rozumiem, że taki pierwszy boss w przypadku tego tutaj właśnie, demona z Wiktorza, to też jest swego rodzaju taka forma bardziej samouczkowa. W sumie powiedzieli nam, jaki jest jego słaby punkt od początku. Teraz nas będzie czymś mroził, więc jest okej. Okay. Ty nie uciekaj nam, co to za kręcenie się w powietrzu. Dobra. Teraz diamenciki pójdą po ziemi. To znaczy szkło, bo to pewnie odłamki szkła. Wow! On potrafi jeszcze, chciałby na mnie odepchnąć, czyli jednak we mnie celuje. Bo wcześniej to tak jakoś trochę nie bardzo to robił. Aha, i teraz będzie to wielkie takie... Ale celuj w niego, w serducho! Mamy go. O, a szkoda, taki był ładny. Blokowujesz nowy wpis i rękodzieło. To mamy trofeum za pokonanie go łapką. Roztrzaskany. A to jest trofeum po prostu za pokonanie tego stwora. Dobra, wiecie co? Gdzie to życie było do... O! Zdobyto klucz czaszką. To po kolei. Po kolei. Najpierw w księdze mamy wpis. Tutaj najpierw jeden. Ktoś nam doszedł. O,
To ten pan, co tam grał? Chochliki z mauzoleum na wzgórzu miały dość niekończących się prób upiora i schowały mu jego partyturę. Jak większość chochlikowych planów, skończyło się to w opłakany sposób. Upiór wciąż uderza w klawisze, ale wyraźnie słychać, że improwizacja nie jest jego mocną stroną. Zobaczcie, gdybyśmy najpierw przeczytali, co on tutaj mówi, co ta nasza lektor tutaj czyta, to była taka wskazówka, że można by znaleźć tą partyturę dla niego. No nic. Znaleźliśmy ją wcześniej. Taki plus. Zawsze mi się zdawało, że umieszczenie demona na tym witrażu było kiepskim pomysłem. Czy to nie dziwne w świętym miejscu? Co się stanie, jeśli przechodzący tędy czarnoksiężnik ożywi go za pomocą magii? Pytałam, ale czy ktoś mnie słuchał? Tak. Może ma słabą szczękę, ale jeśli wydaje ci się, że zniszczenie jego mrocznego serca będzie łatwe, to się grubo mylisz. To poszło nam całkiem dobrze. Dobra, poczekaj, tam gdzieś życie było do ładowania. A nie tutaj. Oj, trafić jeszcze wtedy drzwi czas... Aha, nie! Nie, to zielone to mnie zeźle. A życie... O, tutaj. Fiolkę też napełni? No luzy! Tak to można grać! W sumie jest... To nie jest fiolka, to jest butelka, ale jest trofeum za zebranie iluś tam fiolek życia. Nie wiem, czy to było 32? Trochę zaryzykowałam tym skokiem. O, prosto do sali bohaterów. Oto targowisko sali bohaterów. Łowców okazji zapraszamy na parter. Zamożni klienci powinni zajrzeć na górny poziom. Tam znajdziecie to, co najlepsze. No dobra, w sumie możemy sobie zmienić broń już na coś innego. Widzę, że Jaskier już z nami nie chce rozmawiać. Jakoś specjalnie ciachnąć go też nie możemy. Są nasze trzy kielichy. Ze stołu. No, o, jak się fajnie. Ale widzę, tutaj będziemy z kolegą rozmawiać. A, Fortescue! Doszły mnie słuchy, że ten arcyłajdak za rok wciąż oddycha. Myślałem, że go zabiłeś. Nieważne, stary rumaku, lepiej nie owijać w bawełnę, co nie? Podejrzewam, że zombiaki są dzisiaj bardziej problematyczne niż kiedyś. Jak stoisz z orężem? Masz, weź mój młot bojowy. Może rozbić wszystko i nie rozpadnie się jak maczuga. Tutaj służy mi tylko do łupania orzechów. Fortescue nie przyjmę odmowy. Rozwal parę czerepów dla starego staniera żelaznego rębacza, dobra? No, to mamy nową broń. Młot. Możesz nim rozbijać czaszki i orzechy włoskie. I rozumiem, że to, co na tym jest takie poplamione, co było na filmiku. O, właściwie to na teraz też jest. To jest po orzechach włoskich, tak? Jaką to ma moc? Piorunem można kogoś walnąć. Fajnie. W sumie właśnie zastanawiałam się, do czego się to odnosi, bo jest też trofeum związane z porażeniem prądem paru stworzeń. Wiecie, co zrobimy? Wrócimy sobie na cmentarz i trzaśniemy młotem łapkę. Za to też będzie trofeum. Jaka ta animacja jest ładna. Chociaż tu łapki też biegały, w sumie tutaj nie wiem. Na pewno biegały na... właśnie, na cmentarzu. Chodźmy sobie. Jest łapka. Trafiłam ją? Chyba nie. No taka uciekająca. Kurczę, do niej trzeba podejść delikatniej, bo ona jest strachliwa. Mam cię. To już przesada. Odrąbane ręce. O kurczę.
Najwięksi fani Dana nie mogą wyciągnąć pomocnej dłoni, ale pójdą za tobą choćby na koniec świata, a przynajmniej na koniec cmentarza. Ojej, to ja fana tutaj uderzyłam. Jest jeszcze coś o podpalaniu wrogów. Chodzi mi o to teraz. Czy to jest kwestia podpalania ich przy pomocy podpalonej maczugi? Czy będzie jakaś broń, która się podpala? Właściwie to wiecie, co mnie interesowało. Gdyby dało się na przykład... Gdyby dało się podpalić, właśnie, gdyby się dało podpalić te piękności. Jaka szybkostrzelność, nie, no to jest świetne po prostu. A czy ten drzwi można? Chyba nie można. A cokolwiek? Bo teraz mam maczugę, to wiecie, może się da popsuć coś więcej. A, no i już wiem, że tak jak zresztą mówiliście, jest rzeczywiście trofeum za psucie nagrobku. Ich tam jakaś konkretna ilość musi być zepsuta, żeby móc to zrobić. Nie jestem pewna, czy jest napisane tam na liście trofeów, bo tak nie do końca doczytałam. Ale w sumie tak, łapkę już mamy, czaśniętą, więc... O, pieniążki... Więc w sumie dobrze nam idzie, jeżeli chodzi o trofea. To ja teraz proponuję sobie zakończyć odcinek. Biorę się od razu za nagrywanie kolejnego na jutro, bo ten nagrywamy teraz na dziś, więc pewnie oglądacie, co wytrwalsi w niskiej dosyć jakości. Ale jutrzejszy już powinien paść AD. No i oczywiście w piątek zaczynamy Death Stranding, także musimy się przygotować. Postaram się zaplanować jakoś teraz serię na kanale, bo jest ich sporo, ale są też premiery. Premiery wiadomo, jak się ogrywa premiery. Dlatego musimy sobie to jakoś ładnie rozłożyć. Bo oczywiście... Aha, no tak, runa. Oczywiście Gridfall, oczywiście Control, oczywiście musimy wrócić jeszcze do naszych Kingdom Hearts, do naszego House Flippera, bo wyszedł dodatek z halloweenowymi sprawami, również właśnie piorunem może kogoś. Również są przecież DLC do One Piece'a. To jeszcze chyba nie wszystko, o jakiejś grze teraz nie wspomniałam, o czymś zapomniałam, poza tym, że Medieval oczywiście również. No, jest tego trochę, trzeba to wszystko ładnie jakoś zrobić, żebyśmy żadnej gry nie pominęli i wszystkie były ładnie ograne również, także... Patrzcie, jak te skrzynie się pięknie odnawiają. Także ja sobie nad tym pogłówkuję, teraz jak się będzie nam odcinek renderował. I myślę, że powinniśmy jakoś to fajnie na ten miesiąc, na listopad rozplanować, bo w grudniu też będzie parę gier. To znaczy... Wciąż czekam na DLC do, oczywiście wiadomo, oj, przytulił mnie intensywnie. DLC do Kingdom Hearts 3 wychodzi zimą, nie wiem, czy to jest jeszcze ten rok, czy już kolejny, ale no już niedługo, także fajnie by było jednak te serie takie, co są, pokończyć, prawda? Żeby nam tam nie wisiały biedne, no Control, na pewno Gridfall, nie wiem ile jeszcze z Gridfalla mamy do zrobienia, bo Gridfall jest dosyć długi. My cały czas robimy misje poboczne, no, właściwie to jest RPG, więc nie dziwię się, ja się tego spodziewałam, tylko ilość ogólnie wszystkich gier, które tutaj mamy, okazuje się być naprawdę sporaśna i przez te ostatnio spore rzeczy do nadrobienia w pracy, sporo pracy w pracy i wszystkiego, no to troszkę jesteśmy do tyłu. Jednak nie poddajemy się, tak? Żadnej gry, żadnego tytułu nie będziemy porzucać. Będziemy robić wszyściutkie i... No i trzeba to po prostu jakoś ładnie ogarnąć. No i oczywiście jeszcze nasz Inktober prawie gotowy. Teraz też w trakcie renderowania będę się brać za rysowanie kolejnego obrazka. I mam porażający brak szacunku. To myślę, że już wytłukliśmy wystarczającą ilość nagrobków.
Tak coś mi tutaj mówi. O kurczę, cieszę się. Dobrze, to już nie przedłużam. To był taki plan, żebyście wiedzieli, o co chodzi. To już nie będę musiała tego jakoś specjalnie intensywnie... A mogę cię tym? Nie. Nie będę musiała tego jakoś super intensywnie opisywać. W koment... Ty, patrzcie, a co to? Ale jak się tam wchodzi? Poczekajcie, jeszcze zanim sobie skończymy ten odcinek, bo znalazłam coś ciekawego. Może tu się da przejść dookoła? To w sumie jest tutaj taki krawnik, o. Danielu, proszę iść prosto. Delikatnie. Jak fajnie uśnie! No, elegancko, to w tym miejscu możemy sobie zakończyć spotkanie z naszym nowym orężem. Podsumowaniem, co trzeba będzie zrobić w tym miesiącu na kanale. Także dziękuję Wam za wspólną grę, życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!